Siemano koniaro i koniarzu, w dzisiejszym odcinku powiem wam, co musicie koniecznie zrobić jeszcze przed zimą w Star Stable, która nadchodzi już w tę środę. Ale oczywiście zanim do tego przejdziemy, ja jak zawsze chciałabym podziękować moim trzem ostatnim subskrybentom. A tym razem są to Amelisona, Koniarka oraz Karolina Plecowska. Jeśli chcesz mieć możliwość znalezienia się w kolejnej liście na kolejnym odcinku, to pamiętaj, żeby zasubskrybować kanał oraz kliknąć w dzwoneczek. Oraz dziękuję oczywiście moim wspierającym, którzy właśnie wam się wyświetlają na ekranie. Jeśli ty chcesz do nich dołączyć, albo na przykład też dołączyć do mojego klubu, to na dole masz przycisk wesprzyj, a my już przechodzimy do odcinka. Boże, znalazłam ten shader i on jest przecudowny. Będziecie mieli link w opisie do niego, ale on jest przecudowny! I ogólnie co ja zauważyłam, że patrzcie, zostało mi 5 PD do 23 poziomu. Po prostu szaleństwo! Pierwsze co, moi drodzy, jeśli chodzi o tą naszą zimę, bo ona już będzie właśnie za tydzień. Jak Star Stable na swojej stronie powiedziało, co będzie w następnym miesiącu, co nas czeka, to właśnie za tydzień pojawi się już zimowa wioska. Ogólnie jeszcze nawiążę do tego, co Star Stable napisało, bo będą nowe maści koni, na to wychodzi. Do tego przejdziemy już zaraz, ale pierwsze, co chciałam wam pokazać, to właśnie przejdźmy sobie do stajni i pokażę wam, co warto zrobić jeszcze właśnie przed zimą. Wchodząc do naszej stajni, oczywiście wchodzimy w szafę. Wybieramy sobie ubrania i sprzęt, który chcemy sprzedać. Pojawiło się bardzo dużo nowego sprzętu w tym roku w Star Stable. Ja na przykład sobie tutaj odłożyłam taki czarny czaprak, który jest, no, z dawna. Tutaj jest też czarny cały czaprak. Pojawiło się mnóstwo w ogóle też właśnie czarnych czapraków, jak ten z Halloween, czy ten czaprak druida, który po prostu mi się nie podoba i mam fajne zamienniki, które są nowe, więc ja je sobie po prostu poukładam tu, bądź polecam wam na przykład znaleźć pustą zakładkę i sobie poustawiać tu te rzeczy, które chcecie sprzedać. Zaraz jak zimowa wioska wejdzie i nowe outfity, to sobie po prostu posprzedawacie, jak będziecie potrzebować kasy. Żeby nie sprzedawać tego teraz, koniecznie pamiętajcie o tym, żeby nie sprzedawać tego teraz, bo osiągniecie limit i po prostu nie będziecie zbierać przez te kilka dni shillingów za wyścigi i tak dalej, a to jest bez sensu. Lepiej sobie to sprzedać, jak dopiero będziecie mieli potrzebę. I właśnie tak samo róbcie sobie z czaprakami, siodłami, ze wszystkim, z ubraniami, oczywiście jak najbardziej, które wam się nie podobają, bądź które, no właśnie, macie już zamienniki, nie? Na przykład jest, wyszedł nowy czarny sweter, to sobie czarny, stary wyrzucicie. Dobrze, że się znajdujemy dalej w stajni, ponieważ drugim sposobem na przygotowanie się do zimy jest przygotowanie outfitów. Zanim jeszcze kupicie te nowe outfity, może nie zbierzecie całego i tak dalej, to polecam wam właśnie najlepiej zrobić na przykład tutaj na zakładce zrobić outfit świąteczny, na przykład zrobić koński świąteczny outfit, bądź z zeszłego roku sobie przygotować, albo i nawet, jeśli bardzo tego chcecie, jeśli macie niewytrenowane konie, które zamierzacie trenować, to nawet ubrać konie w te outfity. Ja mam chyba tylko dwa konie przygotowane do outfitów, ale jeszcze nie świątecznych. Więc tak, polecam wam wziąć jakiegoś konia, którego jeszcze nie macie wytrenowanego. Ja mam na przykład Wonder Wolf. Bardzo ładnie brzmi. Zapomniałam, że miałam takiego konia. No i tak, mam fajny jakiś outfit z zeszłego roku świąteczny. O, bardzo mi się podobał ten westernowy świąteczny outfit, więc na pewno sobie na tego konia przygotuję. Więc ja akurat sobie przygotowałam ten świąteczny westernowy na tego konia. Wydaje mi się, że pasuje na niego bardzo. I już mam gotowego konia na zimę, na za tydzień, żebym mogła robić zadanka w wajbie świątecznym i tak dalej. Kolejną rzeczą jest przede wszystkim zrobienie sobie porządku w inwentarzu, w naszym plecaczku. Ja tutaj mam tylko klubowy strój. Tutaj mam w miarę, powiedzmy, rzeczy, które wydaje mi się, że są potrzebne, więc sobie to tak zostawię. Pamiętajcie, żeby nie robić niepotrzebnego syfu. No i przede wszystkim zlokalizujcie sobie swoje zimowe symbole, zimowe żetony. Ile ich macie? Jeśli macie je gdzieś porozrzucane po różnych kartach, to weźcie je do kupy. Możecie sobie nawet już dać do plecaka i je przygotować, tak jak ja właśnie tutaj zrobiłam. Niestety ja mam tylko 12, no ale trudno. I co, jeśli jesteśmy oczywiście już w stajni, to pamiętajcie, żeby ustawić sobie konie, które macie do wytrenowania. Już mówiłam o przygotowaniu jakby outfitów i tak dalej, tutaj przez shadery się to psuje, nie pytajcie, żeby sobie ustawić konie, które zamierzacie wytrenować. Ja sobie tutaj wszystkie poustawiałam, nie wiem, czy to jest aż tak widoczne, może teraz będzie właśnie, żeby mieć już co później wybierać, żeby na wariata tego nie szukać, jak przyjdzie zima. I co, jeden z najlepszych, dosłownie najlepszych lifehacków właśnie wam teraz pokażę i to jest totalny kozak. Będziecie normalnie bogaci po tym.
Uwaga, co 30 minut są mistrzostwa, jak wiecie pewnie, więc warto sobie na nie chodzić, faktycznie. Co 30 minut to jest naprawdę, naprawdę często. Chodźcie na te mistrzostwa, serio. I co jest najważniejsze, jeśli zdobędziecie coś, bądź nie, cokolwiek nie zdobędziecie, to zawsze zdobędziecie jakiś hajs, prawda? Wchodząc na skrzynkę, nie odbierajcie tych nagród. Zobaczcie, ja mam w ogóle nie odebrane te nagrody. Czekam po prostu na moment, kiedy będę potrzebowała kasy, bo wtedy widzicie, dostaniecie 200 szylingów, a jak wam się uzbiera naprawdę spora liczba, jeśli naprawdę bierzecie dużo razy udział w zawodach jednego dnia, a teraz to naprawdę, naprawdę jest najlepsza okazja po prostu, bo zanim oni naprawią mistrzostwa Waldej, to jeszcze będzie czas, więc róbcie to nawet jak już będą święta i po prostu nie odbierajcie tych nagród, odbierajcie je dopiero wtedy, kiedy wam się dosłownie szylingi skończą i będziecie potrzebować kasy. Wydaje mi się, że to jest najlepsze odkrycie tego roku moje, zwłaszcza, że właśnie te mistrzostwa są dosłownie co pół godziny, więc bawcie się, jedźcie na mistrzostwa, trenujcie konie oczywiście jak możecie, polecam wam robić zadanka w dzikim lesie i tą reputację całą, te zadanka, bo one też mega dużo dają dla postaci i dla konia, więc mam nadzieję, że wam troszeczkę pomogłam, a jeśli chodzi jeszcze o nowe maści koni, bo to jest po prostu jakiś szok, ja teraz zobaczyłam właśnie na Instagramie Star Stable, oni sami dodali spoiler i znowu oni chcą być pierwsi, a nie jakiś kanał na YouTube i nam pokazali dosłownie dwie nowe maści rasy koni, które już znamy. Jeszcze nie widziałam tego nigdzie u CC Creations albo u jakiegokolwiek YouTubera na jakimkolwiek TikToku, więc ja naprawdę jestem w szoku, że Star Stable to zrobiło, ale oni chyba uznaje, że robią wyścig totalny. Mamy tutaj, jak widzicie, Shire i Kuca islandzkiego. I to są zupełnie dwie nowe maści. Kuc islandzki jest dereszem bodajże jakimś, więc wow, niesamowite. Jeśli się mylę, jeśli chodzi o maść tą dereszowatą, bo ja mam z tym problem też, więc dajcie mi w komentarzach znać, jeśli się mylę. No i mamy Shire, który jest normalnie siwuskiem, takim trochę jak Sesmua, bym powiedziała. No jak ten holenderski nowy, co niedawno wyszedł. I ja jestem w totalnym szoku w ogóle, o co chodzi. No ale na to wychodzi, że będziemy mieć nowe maści koni w jeszcze grudniu, więc nie będzie nowej rasy w grudniu, ale Star Stable robi nowe magiczne konie oraz nowe maści. Nie wiem, czy tych maści będzie jeszcze więcej, zobaczymy, ale na pewno dam wam wtedy znać. I co, mam nadzieję, że przede wszystkim pomogłam wam jakoś w tym filmiku. Robiłam podobny filmik w zeszłym roku i te rzeczy, które były w zeszłym roku, nie znalazły się w tym filmie, więc jeśli chcesz zobaczyć jeszcze jakieś dodatkowe rzeczy, które pomogą ci przygotować się do zimy, to zapraszam do tego filmiku, macie link w opisie do tego z zeszłego roku, a ja oczywiście jak zawsze przesyłam wam gorące pozdrowienia.